Wiryryczny hak. Ruszę niestety. Dobry. Piotrek jest. Dzisiaj jesteśmy na gospodarstwie. Już nagrywam odcinek. No. Gniazdo jaskółek, jak coś tam jest pewnie. Cześć mały. Chodź, nie bój się. Dobra. Nie ma tu gdzie dobrze ustać, ale co? Dobra, wychodzimy. Tu. Nie, on żyje tylko. Śpisę leży tak o. Leży z tym po prostu. O, z bel. Co zostało? Tu ostatnio z koniem byliśmy. No! O. Nowa taka. Kurde. Wstał dopiero, kurde. A już taki rozstalany. Dużo bel zeskładujemy dzisiaj. Znaczy za dzisiaj, zobaczcie. Dużo bel. Pożniwa akcja była. Wszystko do tych bagów się ładuje. Bardzo. Żyto chyba na pewno, ale z owsem mieszany. No. Bardzo dobrze. Jedno już mieliśmy, taki bak, a drugi był dorabiany, ale nie wiem, który to był. Bo dwa są takie same. O, nawet taczka jest. Postawił. Na biednego nie ma. Nic mi nie dało do wany. Ale jest taczka. Tu jeszcze wóz, proszę bardzo, jest. Na podwórku stoi. O tak. I ten wóz miał tylko jedną odblaskę. O, z tej strony, o. I się? A czemu tylko jedną miał? A czemu w ogóle miał? Bo tu ma jeszcze taką, o, proszę bardzo, co dołączyłem, znalazłem. No myślałem, żeby tą do 60 włożyć, taka czerwona, ale pomyślałem sobie, nie, weźmiemy mą, ale pomyślałem, że nie, bo mi taki sąsiad dał drugą odblaskę
Zapytał się, czy chce, to powiedziałem, no i mi kurde dał. Była pasowała taka sama. 60 jak są fabryczne, co ja miałem odmówić? Nie ma, tu nie ma. O, a tu jest kura. Tu jeszcze jedna siedzi. Dobra. Na razie jajek nie ma, ale później może będą. No to może pójdziemy sobie zaraz do królików. Dzisiaj w roboczym ubraniu przyjechałem coś porobić, ale nie wiem, czy to będzie dzisiaj możliwe, czy coś porobimy, bo jeszcze gospodarz centralny nie przyjechał. Znaczy nie centralny, tylko gospodarz, właściciel gospodarstwa, ten dobry właśnie, co się zna na fachu. Dobra, tu nie ma królików, tu tylko są dwa. Kiedy chyba strasznie chore są. Nie wiem, co się tak rozchorowali. Tu to jest w porządku. Ten nie chory. Ten nie ma takich pryszczy jak tamten. Tu chyba takie pryszcze ma, nie wiem. A dobra, nie przejmować się. Chociaż nie gorzej, że mi umarły to źle, bo młodych by na świata nie było. Ale co tam? Chyba nie jest tak źle. Jak teraz tu klatkę zamknąć? Nowe pewnie zabezpieczenie trzeba by było zrobić. Kogo byśmy sobie nagrali? Może kury? To teraz koguty dajemy. Przechodzimy sobie po jezdni na drugą stronę. Tu już mam coś do pokazania. O, tu stoi przyczepa, o której opowiadałem dużo. Samoróbka. Oś była chyba ta tylna wymieniana na pewno. Wcześniej takie jak to były chyba felgi. I proszę bardzo, dyszel. Elektryka, proszę bardzo. Wtyczka jest. No. I tak to działa. Tu jeszcze proszę bardzo owijane bele. Tu słoma z żniw. Dużo beli. Tutaj pod tą deką nie mogę pokazać, co tu jest. Bo nie bardzo. Tajemnica jakby. Swoich. Chciałbym kurde tego pająka wam pokazać tu przy wycarki, ale ona zostawiona. Nie bardzo. O kurde. Gdzie jest ten? Gdzie rotacyjna? Jeszcze jedna była. I przewracara. Chyba, że może gdzieś tam ustawił. Bo tak, samo zbierające jest. Tu rotacyjna stoi. Rozrzutnik też. Nie, dobra. Ta samospierająca była już wcześniej tu. Była jako pierwsza użytkowana. Tak, pierwsza użytkowana na sianokosach niż belownica. Co zanim bele były, to robiliśmy, zbieraliśmy siano.
I tą rotesinę kosiliśmy i pająkiem. Tu przy wrocaru. No. Tu przy wrocarku pająk. No. A rozrzutnik był kupiony razem ze zgrabiarką i tu przy wrocarku kuchna, co tu nie ma, ale może zobaczyć tam z tyłu, czy jest to. Pójdziemy se, bo tam pewnie zgrabiarka stoi też. Bo tam chyba zostawialiśmy. Tu gdzieś chyba, nie wiem gdzie krowa, tam gdzieś chyba dali się pasie. Ale tak, pługa chyba to używał tego, pewnie. Bo coś tu o ziemi dużo jest. O. Nie wiem, czy sprężynówki używał. Chyba jeszcze nie używał. Tak już. Ja bym tego pługę sobie zrobił z 3-skibowego do 60. Ale to jeszcze tylko kupiliśmy. Kupił chyba. Raczej go kupił do ruskiego. Braliśmy. To na pewno. Ale dobra, idę coś jeszcze tu zobaczyć i zaraz wrócę do was. Miałem jeszcze wam powiedzieć, że tu jeszcze jedną odblaskę znalazłem. Jak tam szukałem do 60 i zakładałem wtedy tamtą do wozu i tą tutaj. To jest nazwa pająka Agrola Z512, taki model. Przewracarka pająkowa, to ja pamiętam, że zawsze była używana. Tylko tak. Ona zawsze przed tym kuchnem, przy wrocarku, co mieliśmy, a teraz pająka w ogóle nie używamy. Czasami zgrabiarek, czasami tylko rotacyjnych. A może z pająka bym tego używał kiedy? To byśmy sobie poużywali na pewno. To na dwa ciągniki na sianokosy. To się zastanowię. Dobra, idę tu przewracarki szukać gdzieś tam z tyłu może. Kochani, znalazłem na przewracarkę. Po prostu chyba nie patrzyłem tam. Ciekawe, czy kosiarka tam jest. A tu jest. Stoi postawiona. Od ostatnich sianokosów się blacha wygięła. Tych, co nagrywałem, koszę trawę. Tu została. Chyba, bo mówił mi raz, że on mi mówi, że kosił chyba. No i na pewno to zostało. Proszę Państwa, to jest przewracarka kuchyn. Znalazła się. Skąd wiem, że kuchyn? Sądzę, że po tym rąbie to wiem dobrze, bo znam się na markach czasami takich. O, i proszę, kuchyn! Który rok to nie widać bardzo. I tu, proszę Państwa, zgrabiareczka. Proszę Państwa, muszę Państwa poinformować, że tu musiał dorobić, bo mu się gdzieś tam wleciał tamten zaczep, to zrobił. To ten kurde gospodarz zrobił ten zaczep jak w tamtej piące, zgrabiarce piące. No, siódemeczka jak widać jest dobra. Oryginalny bolec ma. Kółeczka takiego nie ma tu, ale może bym gdzieś ogarnął na jakimś szrocie. Kupi może jakieś, po ileś tam, bo po ileś tam jakiś złom kosztuje, to nie wiem, ale może jakoś ogarnę, żeby miała taka zgrawarka. Czekajcie, tu jest kabata, to nie. W który to wymieniane? A tu pewnie. Tu jest kabata i śruby jakieś nowe, to na pewno tu wymienię. Dobra, to idziemy. Dobra, to ja w tym odcinku na razie dzięki, cześć i w ogóle pa.